Uszanowanku, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W Warcrafcie trzecim The Frozen Throne. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio w piątek skończyliśmy całą fabułę podstawowej części podstawowej gry Warcrafta trzeciego. Troszeczkę taki brain lag. Zakończyliśmy ją tym, że Legion przegrał, że Archimond przegrał. Miałem wrzucić cinematic, oczywiście jestem takim rakiem, że tego cinematica nie wrzuciłem. Nie musieliście mi tego pisać oczywiście milion razy na skrzynkę. Sam się połapałem tuż po wrzuceniu. Nie miałem już czasu na ponowny render. Tak bywa. Ale w opisie wrzuciłem tam wam linka do tego cinematica, co byście nic nie stracili. A tymczasem zaczniemy dodatkową kampanią z założeniem Durotaru, bo to bodajże jest jedna albo dwie misje. Później jest kampania Fale Grozy, kampania Elfów Strażników. Także zaczniemy sobie od założenia Durotaru. Czyli to są wydarzenia krótko po bitwie o górę Hyjal, jak to dobrze widzicie. Gdzie orkowie osiedlili się już na stałe i postanowili... co mogli orkowie postanowić? Osiedlić się na stałe. Znaleźć swój dom. Rexar jest hybrydą orka z czymś, tak mi się wydaje. Taka rasa. Nie można im ufać. Tylko zwierzęta nie uciekają się do podstępu. A szoto. Chodźcie tu, kundle. Posmakujcie mogwinowego topora. Nie będziesz sam w tej walce, nieznajomy. Pomógł mu. No nieźle. Umor. Przeklęci. Tchórze. Rozpłatano cię. Niewiele mogę zrobić, aby uśmierzyć twój ból. To by była dobra śmierć, gdyby nie to, że zawiodłem. Zawiodłeś. Miałem dostarczyć wyjątkowo ważny... Otóż to. Wodzowi z krain na dole, ale teraz zawiodłem go i utraciłem swój honor. Ja. No i co teraz? No tak, orkowie mają ficie na punkcie honoru. Twoją misję. Akamagosz, wojowniku, dziękuję ci. Odszukaj miasto Orgrimmar. Orgrimmar. Rala, powiedz mu, że go kocham. Obyś sorry. Spotkał się z duchami swych przodków, wojowniku. Otóż to. Let's do this. O Jezus, więcej, no. Jednak napotkamy jakąś cywilizację. Dobra. Wypłaszaj. Mamy to. To jest Misza. Misza jest przywołana już. Więc spoko. Raport Morgrina, no dobra. Myślę, że jednak spoko, żeby on był tutaj pierwszy. A, to jest ta baza. No dobra. Okej. Okay. No i w tej części Warcrafta mamy runy. Dobrze, że mi się przypomniało. Runy fajnie działają. Bo... są jak księgi, ale działają jak zwoje. Zaraz po podniesieniu. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Nasze ścieżki zbiegają się. Rozpoczęte. Dobra. Wytropię ich. A co to było? Aha, skała ożywiania. To też chyba jakoś fajnie będzie działać. Aha. Więcej, więcej. Misza. Dobra. Zapchlony kundel. Idziemy do orków, co? Wędruję samotnie. Wyglądasz mi na ogra, mieszańcu. Właśnie, to jest mieszanka ogrów i orków. Dla waszego wodza.
Nie zabawię tu długo. Robię ich. Bum, 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 bum. Jest blisko. Panie, to wygląda. Te wieże takie duże. Ojej. Cudowne. Co teraz? Aha, to jest mini kampania. Ona troszkę potrwa dłużej, tak mi się przypomniało chyba. I wiem, jak to będzie działać. Niczego podobnego od wielu lat. Blisko mnie. Umocnić te podpory. Gdy wzmogą się wiatry, to dachy po prostu odlecą. Czy Tral ma inny głos, czy mi się wydaje? Wodzu, żeby wam dostarczyć ci tę wiadomość. Jak wszedłeś w jej posiadanie? Gdzie jest Mogri? Zginął w głuszy. Ostatnim jego życzeniem było, abyś dostał ten raport. Ten łapot, łapu makafon. Jesteś, wojowniku? Jestem Rexar. Nazywam się Rexar. Jestem ostatnim synem rodu Mokhtar. Mokhtar. Wiele o was słyszałem. No właśnie, to jest mieszanka orków i ogrów. Tak orków, jak i ogrów. To zaszczyt poznać się To królestwo Durota. Stworzyliśmy dla wszystkich nam podobnych, Rexarze. Chcę, aby był to dom zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Przyjmij naszą gościnę, chociaż tyle może... No spoko, 2 na 10. Być może zbyt długo żyłem na pustkowiach. Dziękuję ci za twą wspaniałomyślną ofertę, Tralu. Ale muszę zapracować na wasz szacunek. Otóż to. Co mam robić? Rozumiem. Tworzenie państwa to trudne zadanie, a w tej okolicy wielu przydałaby się twoja pomoc. I tu właśnie pomożemy goblinom, takiemu wizjonerowi jakby. Kilka tych misji będzie. Kan z plemieniem rocznym włóczni. Jeden z moich najlepszych zwiadowców. Jak leci? Jak leci? Wytropię. Dobra. Damy sobie... Czekajcie, co to jest? Damy sobie ten zwój leczenia, czy czymkolwiek to tam jest. I mamy 3 misje właśnie. Pomóc tym. Tu trzeba wysadzać chyba. To spoko. Zacznijmy od tego. Słuchajcie to. Nowy, co? Jestem Kazlo, naczelny inżynier w tej okolicy. Dość gadania, mamy robotę. Wraz z moimi chłopcami drążymy tunele pod miastem w poszukiwaniu podziemnych studni. I przypadkiem natknęliśmy się na jamę pełną koboldów. Te małe pokurcze rozkradły się teraz po naszych tunelach. Musisz zamknąć je z powrotem w dziurze, z której wyrazy. No. Znajdź wejście do podziemi poza miastem. Moi chłopcy powiedzą. Ale mi wszystko strzela, matko boska, mrotkowsko. Dobra, let's go. Kolce bestie zaraz się tu rozłoży jak Tapchan z Ikewi. Oj, nie aktywowałem tej skały ożywienia, ale to nic. To nic. Tu jest to wejście, ale po drodze musimy się zmierzyć z kilkoma... Z kilkoma... Centaurami, a uciekło mi to słowo. Oj. A co to się stało tam? Lol. Coś jakby się ładowało, ale jednak nie do końca. Dobrze, mam tutaj tego golda. Warto go zebrać, bo on się przyda. No i te masy. Tędy nie idziemy. Idziemy do inżynierów. Znaczy, no tak, to są kobilscy inżynierowie. No hejka, masz coś do powiedzenia? Nie, mamy od razu wejść. Okej. Okay. No to wchodzimy, nie przyciągając zbędnie, tunele pod Orgrimmar. Otóż to, mapkę możecie kojarzyć z World of Warcraft, choć nie do końca. Kamień, ojej, kamień ożywienia chciałem aktywować, bo chyba je trzeba aktywować. Gazlu wspominał, że przyśle kawał osiłka. Macie jakiś plan? Oczywiście! Gdyby udało ci się umożliwić nam dotarcie do jednej z podpór tunelu, to wysadzimy ją, a strop zawali się tym potworkom na głowy, rozwiązując nasz problem. Otóż to. Aha, 3 podpory mamy do zniszczenia. Ale spoko.
Aha, no dobra. Aha, malutka jest tutaj, widzę ta. Dobra. Ta, z Dingo, człeku. Dobra, tutaj ładnie się wszystkiego pozbywamy. Misza, jak przywoływana jest, to jest na zawsze. Więc też w sumie spoko. O, mamy jedną podporę, pierwszą. Super leczenie. Bulwo. Geodeta? Nie, Geomanta. Mam z niego, Geodeta Shaton. XD. Róbcie swoje, gobliny. Czuję się, stary. Aha, i ja mogę ich kontrolować. No dobra, spoko. Skoro mogę, to okej. Okay. Funfli? Dobra, iść tam wysać. Wędruję samotnie. Nasze ścieżki. Nic się raczej nie powstrzyma, co? Jesteśmy atakowani. Kolumna Zygmunta padła. Dobrze. To już padło. O, niepotrzebnie się w tą walkę wdałem. Ale trudno. Szpony ataku plus 3, tylko plus 3. No to tak 2 na 10, Reksarze, muszę ci powiedzieć. O, tu coś mamy. Nasze ścieżki zbiegają się. Aha, oni mi się respią. Czyli teoretycznie mógłbym ich używać ciągle. Ale nie chcemy w tym momencie. Dobra, to niech niszczy. Najpierw zabijemy tego wielkiego. Teraz to. Mikstura many. Teoretycznie wolałbym ci ją dać, żeby wyleczyć naszych. O to chodziło. Tu będzie podpora, jak myślicie? No jest właśnie podpora. No, szpony i pazury. Dobra. I leci wysać to. I będziemy mieli to z głowy. Czyli teoretycznie mógłbym uznać tę część jako... O nie, 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 nie. Reksarze. Powiem wam, że kozacko. Kupimy sobie może jakieś... Kupimy sobie jakieś... Boom. Miksturki, bo troszeczkę nas poniszczyli niestety. Co z... Jak ty to przeżyłeś, ty? No. Jak nie padł. Dobra, let's go. Aha, a tędy bym nie przeszedł. No dobrze, to dobrze też w sumie wiedzieć, że tędy jest taka lipa. Co to jest? To lipa jest. Ojej, z miksturami też lipa. Zwierzyna. To już lepiej, żebyś umarł, chłopie. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Co się dzieje? Wpadam w trap. Wszystkich moich funkcji. Dobra. O to chodziło, mięso armatnie. Nie wiem, po co rękę podniosłem i tłumaczę wam tak pokazując, ale... Trudno. Bywa. Wypłoszę ich. O, tylko tutaj mamy teraz malutki problem z HP. I mimo wszystko chyba jednak Rokanowi kupimy miksturę many, żeby mógł wyleczyć nas wszystkich, bo będzie problem. Będzie bomba, to już jak wysadzisz, to będzie bomba. Aha, kolejny tutaj jest. Dobra. Chyba żebym ich zabił, bo kamień ożywienia ich powinien wskrzesić, tak? Teoretycznie. Bo nie chciałbym, wiecie, się w to bawić, chyba że w misji jeszcze nie może zginąć. Nie, nie ma czegoś takiego. To może zginąć sobie. A kiedy się skrzesi? Niezwłocznie. No dobrze, okej. Pasi mi coś takiego. Ta, Stingo. Chyba, że teraz będę czekał 2 lata? Nie. Już myślałem. Co mnie czeka? Dobrze. Co się dzieje? Jeżyna jest blisko. To brygada od demolki.
Wypłoszę ich. Tędy raczej nie przejdziemy. Ale nawet specjalnie się nie spinam z tego powodu. Dobra, Rokan tam ładnie porobił. Runa leczenia też spoko. Wytropię bestię. Aha, wysadziłem właśnie trzech sobie. Nie, nie, nie. Albo w sumie przecież przyjdą nowi, nie? Dobra, no właśnie o tym mówiłem, że przyjdą nowi. Okej, no to let's go. Uwolnij bestię. Podejrzewam, że ten tunel będzie w jakimś takim śmiesznym miejscu. I ciężko będzie się do niego dostać. Tak obstawiam, ale mogę się mylić. Czuję się stary. Tu czy tu? Cholera, ciężko powiedzieć. Zobaczymy. Ale piszczą gnojki, nie? Dobra, co to mi daje Rexerowi? Nie, myślę, że jednak mana. Okej, mamy trzeci tunel. Dobra, a ty się tutaj wysać, chłopie. I mamy misję zrobioną. Dobra, uciekajcie. GG, pierwsza misja wykonana. Dość szybko. Dobra, i wychodzimy stąd. To już tam nie jest więcej potrzebne nic. Szkoda tylko miszy. No ale trudno. O to chodziło. Jesteśmy atakowani. No, shit happens, nie? Bum, bum. Wybuch. Ale to też dziwne jest, nie? Takie kamikaze trochę. Sio. Dobra. Weszli. Gazol będziesz czekał? Niekoniecznie. No trudno. I właśnie to jest taka mini kampania. Nie wiem, co to miało mieć na celu. Czy jakby stworzenie, powiedzmy, podwalin otwartego świata, w którym wykonujemy questy. Bo naprawdę mapa jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Dobra, ten ma questa i Nazgrel. No, on ma questa. Ale to na razie nie chcemy tego robić. Zbrojownia pewnie daje nam te buffy, tego też byśmy nie chcieli. To chyba miała być taka podwalina takiego... Ty, może MMO nawet, bo... Może nie MMO, ale... No bo patrzcie, może tylko połowę ci temy w różnych sklepach, takie... Fajne, bo rok później, bo dwa lata potem wyszedł właśnie... World of Warcraft. No nie? Jesteś jednym z Mokhtar. Nazywam się Drektar. Drektar, Mokhtar. Starszymi twego klanu w Draenor. Drenorze, a nie Draenorze. To mam dla ciebie proste zadanie. Czyst, simply... Co? Miksturę, która wesprze naszych wojowników. Oho. No ładnie. Kluczowego składnika, lśniącego ziela, które znaleźć można jedynie w dolinie Gór Grzmotu. A wiecie czemu Góry Grzmotu? Bo tam są jak szczury gromów. Jednak po okolicy rozlazły się wyjątkowo agresywne jaszczury gromów. Otóż to. Potrzeba mi 6 puszki tego ziela. Jeśli mi nie przyniesiesz, to nie ominie cię nagroda. Okej, przekonałeś mnie. Pieniążki zawsze spoko. Aha, właśnie, trzeba było zgłosić jeszcze panu Gazlow wykonanie zadania. Może pieniążki dałoby jakieś tam inne pierdoły. Cześć, Tral, co tam? Mi się teraz przypomniało. Tutaj mamy różne buffy. Siłę, jeden punkt. To tak lipa. To się dopiero nazywa oddanie sprawie. A tobie dziękuję. Weź te przedmioty. Okej. W taki sposób mogę ci się odwdzięczyć. Rękawice runiczne. Spoko, zwiększają mi siłę, a zwój... Aha, przywraca te bajery. Okej. Wypadałoby pójść już tam to zrobić. Jakkolwiek. Co to jest? Aha, no ładnie. Mogę sobie itemy tam kłaść, które mógłbym potem sprzedawać. Spoko, szkoda, że te wieże nie są prawdziwe, w sensie, kurde, jakie to jest ładne, jak one są duże. Naprawdę ładne. Lecimy, no bo co mamy zrobić? Co mnie czeka? Chodź tu. Znalazłem to. Nie martw się. Dobra. Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Co to jest? Co to jest? Czemu? LOL.
Dziwne. Może ich ominiemy jakoś. Nie chcę marnować czasu na walkę z tymi centaurami, bo ta kampania i tak nie ma wielkiego sensu. Znaczy, no, nie żebyście zrozumieli mnie źle, nie? Po prostu tak uważam. Chodźcie koło fontanny, powalczymy. Dobra. Co mnie czeka? Faktycznie trochę warto byłoby się tą maną tutaj dobufować. Aha, dobrze, że idziesz tędy, bo widzę, że tędy bym nie dotarł i tylko bym musiał przejść przez to głupie coś i niepotrzebnie walczyć. To w sumie dobrze, że puściłem tego mojego, powiedzmy, zwiadowcę. O, powiem wam, że tutaj kozacko dużo ich jest, ale to też nie szkodzi. Aha, już rozumiem, czemu mi się to tutaj podświetla, bo są jakby dwie misje. Dobra, let's go. Oni szybko padają. Praktycznie nie tracę nic. Ty być zwodnik, no, no bywa. Dobra. Okej, to mi tutaj pilnowało jakby. Przejścia to też spoko. Idziemy. Ojej, więcej jaszczurów tu jest, halo. Dobra. Idzie szybko. Dość konkretnie. Okej, no bo one są na hita wszystkie, więc spoko. O, runy, które są pomarańczowe. No spoko. No nieźle. Terramor Island. Pamiętam, jak grałem WoWa, właśnie zacząłem po stronie hordy i po stronie orków. Właśnie mniej więcej w tamtych rewirach łaziłem. To spoko. Tutaj musi leżeć ta dolina, o której wspominał Drektar. No i jest ziele. Nie powinno być trudne. To musi być ten chwast. Aha. Potrzeba mi jeszcze 5 buszli. Dobrze. Może się uda jakoś szybko to zebrać. A raczej wątpię, no ale... Dobra. Pewnie z 2000 kosztowne, tak myślałem. Ale takie szpony ataku to jak najbardziej przyjmę nawet. Aha. Te są tam łatwe, to też easy. Dobra. W sumie nie aż tak easy jak myślałem, bo trochę trzeba pobiegać. Ale nie powinno być tragedii. Dobra, zapewnimy sobie wsparcie tego tutaj. O, dużo tutaj tego jest. Dobra. Mamy 2, czyli już w sumie połowa w tym momencie nawet. Bym powiedział. Dobra. Trzeba go ogłuszyć szybko. Dobra. Poszło spoko. Jeszcze potrzebujemy 3, tak? Dobrze mówię? Otóż to, 3. Jeszcze bardziej zbuffować sobie jakoś Rexara. Co to jest? O, nie jesteśmy w sumie na żaden item tego typu. Dobra. Fontanna many, to też spoko. Możemy przy niej powalczyć. Ile szybciej mi się zregeneruje wszystko. Szybko przyjdzie Misze. Dobra. Pyk. Ty możesz przejść się. Aha, tu mamy jedno ziele. To też blisko. Tam chyba nie chcemy iść, bo są duże jaszczury. To tak też średnio iść w tamtą stronę. Dobra. Tu mamy jedno. Też spoko. Dobra.
Dobra, tam się jeszcze Rokan trochę tą maną napełni. Dobra, w sumie tylko jeden potrzebujemy, więc już tak troszkę bez szału. Bo to raczej na luzie powinniśmy znaleźć gdziekolwiek. No i właśnie znaleźliśmy jedno. Dobra, misja wykonana. Nie będziemy z nimi walczyć. Bo została nam ostatnia misja od Nazgrela, jakoś tak się gościu nazywa. Ale biją, ale biją. Miszę weźmiemy, bo ty się nam przydasz. Jesteś jedną z wielu istot, które da się przywoływać i które nie znikają. To jest bardzo fajna sprawa w przypadku właśnie Miszy. Ojoj. Szybko. A nie wiem, czy wam mówiłem. Ej, gdzie jest Misza? Ojoj. Mam w planach jakoś za miesiąc, za dwa, czyli tak powiedzmy kwiecień, góra, już naprawdę góra, maj, zakup nowego komputera. Mam odłożone 3 klocki. Myślę, że to się nada jakoś. Mówię o tym, ponieważ no jaram się tym, bo i nagrania będą powiedzmy lepsze, szybciej będą się pojawiać. Już zainwestowałem w lepszy internet. Jak na moje warunki, to uważam, że całkiem spoko. A kompa chciałbym też użyć kozackiego, bo posiadam już bardzo dobrą kartę graficzną. GTX 960 od Gigabyte, który ma 4 giga pamięci. Więc powiedzmy, że już jestem tysiak do przodu, nie? Mikstura Panoramixa. Z pewnością ci się przydadzą. No, spoko. I mamy ostatnią misję od Nazgrela. Tak, Nazgrel? Nazgrel, dobrze pamiętam. Aha, no spoko. Wytropię ich. O, już się załączyłeś. Myślałem, że coś się zbugowało. Nazywam się Nazgrel i jestem kapitanem sił bezpieczeństwa naszego wodza. Mieliśmy tu ostatnio problemy z miejscowymi zwierzętami, które atakują nasze ziemie. Czy możesz nam pomóc w tej sprawie? Znaczy, nasze ziemie to trochę pojęcie względne. Ale okej. Tygodni napadają na nasze karawany. Gdyby udało ci się odnaleźć ich siedzibę i skończyć z tą grabieżą, to nie ominie cię nagroda. Nagroda. No spoko. I myślę, że moglibyśmy nawet sobie... Pomścić Zul'jin. Zainwestować w takiego pana możemy. Gdzie jest ta misja? Aha, tam jest... Bloodfeeder? Ojej, to jest co? Pióro? Krwawe pióro? Dobrze kojarzę. I Feeder źle przeczytałem, bo nie wiem, jak się czyta pióro po angielsku. Beskitu. W miarę ogarniam Polish, English, Polish, ale jak się czyta pióro, nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Wezwij Miszę. Dobra. Gdzie mam iść? Dobra, runę weźmiemy po zabiciu tych tutaj. Dobra, jeszcze to. Dobrze, idziemy, czyli tędy, okej, okay, tak myślałem. Dobra. Okej, okay. Oj, więcej harpi. Nie warto, jeszcze są za zbyt słabe. Dobra. I okej. Parararara. Ten biedny nie może. A czy kolco bestia może atakować jednostki latające? Może. Spoko. Bardzo spoko nawet, bym powiedział. Więcej harpiów. I boom. Z czym ryj. Dobra. Dobra. Oni są też zbuffowani, ci orkowie tutaj moi. Ej, ona jeszcze została. No dobra, teraz możemy iść na luzie.
Czy chcemy się z nimi bić? Niekoniecznie. Możemy od razu dojść do tego momentu. Dobra. O, z wami niestety musimy się bić. Więc postawmy tego węża. Ogłuszenie sobie zostawimy na ich wodza. Leczyć chyba też jeszcze nie trzeba. Dobra. I teraz ogłuszenie. Boom. Nie boimy się orków i nie pozwolimy się wypędzić z naszej ziemi. A kto i się tam uspokój. Ja was tu po prostu pogrzebię. Okej. I mamy to, serce jej. Nie wiem, po co zbieramy monety, bo to jest już końcówka. Widzę, że w 30 minut ładnie się wyrobiliśmy, czyli teoretycznie jak w jedną dobrą misję. I wróćcie do nas, Grela, i mamy misję wykonaną. I to będzie tak, jak poprzednio nagrywałem taki prolog przed wszystkim. I po tym zaczniemy kampanię Nocnych Elfów, chyba? Ale nie jestem pewny, bo to chodzi o strażniczki. Poznamy Maję w Shadowsong, której celem będzie za wszelką cenę powstrzymanie, schwytanie, a najlepiej nawet zabicie zdrajcy Illidana. I to będzie cała ta kampania. Ale nie jestem pewien, czy to jest kampania elfów, czy nie zaczniemy od kampanii ludzi, czyli krwawe elfy, tam będzie wątek krwawych elfów. Ale się okaże. Doskonała robota, wojowniku. Udaj się w dół tej ścieżki do zbrojowni i powiedz, że cię przysyłam. Dostaniesz kilka egzotycznych przedmiotów. Kilka egzotycznych przedmiotów, ciekawe jakie gówno. No ale dobrze, po co mi to serce? O, zwiększa zwinność o 10, no spoko. Co mnie czeka? Rozumiem, że to nie jest zbrojownia, tak? Czy... Nie no, to jest zbrojownia. Aha, faktycznie, to są nagrody, te trzy rzeczy. To skoro tak, to łap te szpony ataku plus 3. Tego tam nie potrzebuję. Dobra, i bierzemy... Miałem wybrać nagrodę jedną. Cholera, ale jestem tępy. Boże. No dobra, ale chociaż mamy to. W sumie po co mi to? Idziemy do Trala. I zadanie wykonanie, cała misja również. Tromka. Ciomka. Przepraszam. Jestem ci wdzięczny za to, co dla nas robisz. Tromka, Wyksarze. Rozmawiałem z Tralem o panoszących się na naszych ziemiach ludziach. Ja tam im nie ufam. No nie chciałbym, wiem. Chciałbym, abyś zgłosił się do Gartoka, porucznika dowodzącego naszym posterunkiem obserwacyjnym. Muszę wiedzieć, czy na granicy dzieje się coś podejrzanego. Czyli ta mini kampania będzie trochę dłuższa, tak? Rozumiem? Wiecie co, skoro tak wygląda sytuacja i to jest 30 minut, podzielimy sobie to na dwie części, bo widzicie, że pół mapy jeszcze nie jest odblokowane, więc no wolałbym tego nie przeciągać jakoś specjalnie zbyt długo. I pożegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.